Witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę nitownicę Adlera. Model AD6017. Najprostszy z upustem, 320 zł kosztowała. Potrzebna mi ona była do tego, aby na dachu zanitować zakładki. Większość osób, w zasadzie firm, robi to na wkręty, czego się nie powinno robić, a ja postanowiłem te zakłady robić na nity. A że ich jest sporo, to dlatego zamiast tradycyjnej nitownicy kupiłem jakąś najtańszą pneumatyczną. No i w związku z tym i już. I końcówka nam wpada do pojemnika. To jest jedna z najtańszych nitownic. Nie ma ona podsysu. Niektóre mają podsys tak, że jak włożymy nit, to on jak gdyby nam cały czas siedzi tutaj w środku i okręcając nitownicą w dół, on nam nie wypadnie. Tutaj niestety tego nie ma. Ma to też taki plus, że zużywa się mniej powietrza, tylko w zasadzie w momencie pracy tej nitownicy. Jeżeli ktoś chce sobie tutaj ewentualnie przejrzeć, to już nie będę mówił, jakie ona posiada właściwości. Niemniej jednak do moich zastosowań takich jednorazowych, aczkolwiek myślę, że ta firma Adler nie jest aż takim Chińczykiem najgorszym, troszeczkę posłuży. Pierwsze wrażenia z pracy są całkiem sympatyczne, także jeżeli ktoś się zastanawia nad jakąś nitownicą budżetową do takich prac, ja nie ukrywam, to nie jest moja do pracy firmowych, tylko do prywatnych. Ten dach robię sam. Tak więc mogę ją śmiało polecić. Stosunek jakości do ceny jest w miarę sympatyczny. Czego brakuje, tylko ewentualnie obrotowego podłączenia. Niektóre droższe mają tutaj podłączenie obrotowe, ta ma na sztywno. Tak więc ten przewód jak gdyby troszeczkę jest taki, może nie tyle, że uciążliwy, ale no, trzeba na niego uważać. Ja na szczęście mam tutaj dobrej jakości wąż, więc mi to jakoś nie przeszkadza. To wszystko, pozdrawiam i do usłyszenia.